Dobra, dziś zaczynamy izolację pionową. Do nakładania desperbitu kupiłem sobie taki pistolecik. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. W zestawie wąż 15 metrów, pistolet 3, 3 różne dysze, albo dwie dysze. No i taki zbiorniczek do nalewania towaru. No i zobaczymy. Na początek przed disperbitem jedziemy z gruntem. Coś takiego. W proporcjach 1 do 9 się rozrabia. No dobra, dziś ma być ciepło, więc będziemy malować. Sprężarkę mamy nie za dużą, zobaczymy, czy podoła. Na razie sobie przedmuchamy z piasku same rogi tutaj. Mogę powiedzieć, że sprawnie to idzie. Nie jest źle. Tylko trzeba mieć jeszcze jednego operatora, który będzie przynosił i podlewał. To szybciej idzie. Zagruntowane ściany już jedną warstwą są wszystkie. No i myślę, że jedna warstwa w tym przypadku wystarczy. Dokładnie raz przy razie pistoletem psiknięte, więc nie będziemy poprawiać, chociaż trochę zostało towaru. Więc zrobimy tak, że popsikamy jeszcze te newralgiczne miejsca. Przy dole oblecimy tak z jedną warstwę. No i tak to do działania pistoletu. Na razie daje radę, chociaż dysza się delikatnie zakleja, no to szczotka, woda i jazda dalej. Cały czas schnięcia tego gruntu to około 3 godziny. Dziś jest w miarę przewiewny, ciepły dzień, więc odczekamy sobie oczywiście trochę, ale licząc od tej strony, co już tutaj zaczynaliśmy, to było około 2 godziny temu, więc poczekamy jeszcze chwilę i tą stronę sobie będziemy powoli już lecieli disperbitem. Disperbit jaki będziemy stosować? Disperbit DEN, wodna dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, hydroizolacja ścian fundamentowych, konserwacja pokryć dachowych. Ilość warstw 2-4. No dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Czas tworzenia powłoki 6 godzin.
No i jedno pomieszczenie. Już jest pociągnięte jedna warstwa. Ładnie to wychodzi. Mogę polecić aplikację pistoletem. Jestem mega zadowolony. Ładnie kryje wszystkie szparki, niedociągnięcia. Tylko plan dzisiejszy zrealizowany, zagruntowane wszystkie ściany i jedna warstwa dysperwitu. Malowanie pistoletem natryskowym serdecznie polecam. Do malowania dysperwitem używam największej dyszy. No i na pewno delikatnie z wodą rozrabiamy, po to, że towar jest za gęsty jednak, nawet do pistoletu. Zawiesza się w podajniku tak delikatnie, żeby był ciutek odrobinę płynny. Tak to wygląda. Plan dzisiejszy zrealizowany w 100%. No i pogoda nam dopisuje znowu. Nakładamy teraz drugą warstwę dysperwitu. Środek mamy już cały. Dwie warstwy. No i zostało nam jeszcze te ściany z zewnątrz. Trzeci dzień malowania. Dziś jedziemy z trzecią warstwą, ale tą trzecią położymy tylko na zewnętrznych ścianach. Wyliczyłem towaru, że na wszystkie ściany mi starczy dwa razy, ale chyba przez to, że malujemy pistoletem, to już dwa razy mi starczyło na wszystko. No i troszkę mi zostało, więc położymy sobie trzecią warstwę jeszcze na zewnętrzne. Tak wygląda ściana po trzech malowaniach. Zrobiła się już taka fajna powłoka. No i jeszcze jak pogoda pozwoli, kleimy XPS-a, folię kubełkową. No i będziemy zasypywać. Malowanie dysperwitem zakończone. Na zewnątrz trzy warstwy, w środku dwie. Mogę serdecznie polecić malowanie natryskowe pistoletem. Ale warto ubezpieczyć się wcześniej w kombinezon malarski. Najlepiej, żeby ktoś nam pomógł. W naszym przypadku ja malowałem, tata rozrabiał i przynosił. No i warto o zabezpieczeniu sprzętu. To za każdym razem po skończeniu malowania przemyć dokładnie pistolet i dyszę. I tak to. Kolejny etap, klejenie styropianu.